Od kilku dni na lokalnych portalach, w mediach lokalnych trwa ożywiona dyskusja na temat tego, na temat naszego logo, na temat tego, co przedstawiam, w jaki sposób jest zrobione, czy się komuś podoba, czy nie, że się nie podoba. Ja chciałbym wyjaśnić jedną rzecz, że Urząd Miejski nie zapłacił 150 czy 130 tysięcy za logo i hasło miasta. Te 130 tysięcy było wydane na opracowanie strategii promocji Elbląga na lata 2012-2015. I strategia to nie logo. Strategia jest to cykl pewnych zaplanowanych działań w różnych sferach, które mają sprawić, że w perspektywie wielu lat Elbląg będzie rozpoznawalną marką w kraju i za granicą. I te wszystkie działania proponowane w strategii, strategia przedstawia i szczegółowo omawia. My dzisiaj Państwu nie przedstawimy strategii promocji Elbląga na lata 2012-2015, dlatego że ten dokument w tej chwili jest po ostatnich poprawkach. To, że taką dyskusję wywołało logo miasta i hasło, w moim przeczuciu to bardzo dobrze, bo mam nadzieję, że dzięki temu więcej osób zapozna się z tym, co w strategii promocji Elbląga, pierwszym takim dokumencie w historii naszego miasta, tak naprawdę jest. Pamiętacie Państwo, kiedy były początki prac nad strategią promocji Elbląga na lata 2012-2015? Założenie było takie, władz miasta. Chcemy mieć strategię, chcemy mieć strategię nie po to, żeby była, tylko po to, żeby przyniosła oczekiwany skutek. I chcemy, żeby strategię promocji Elbląga przygotowała profesjonalna firma. Dzisiaj tak naprawdę powinniśmy otrzymać ostateczną wersję po ostatnich naszych poprawkach. I ta wersja po świętach trafi do wszystkich, także do Państwa. Zapraszamy do dyskusji, zapraszamy do wymiany poglądów. Ten dokument nie jest dokumentem zamkniętym w tym sensie, że działania operacyjne, które są tam podjęte, to nie znaczy, że to są jedyne, które powinny zostać podjęte. To są przykłady, które warte są tego, żeby je wprowadzić. Ale liczymy też na to, że będzie dużo różnych innych pomysłów, które jak najbardziej jako załącznik do strategii będzie mogła Rada Miejska przyjąć, jeżeli będą takie pomysły. I też na inicjatywę mieszkańców liczymy, proszę Państwa, bo strategia, no mówię, no to jest dokument, to jak mówią czasami papier wszystko przyjmie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te pomysły, które tam są, wcielić w życie w ten sposób, żeby stworzyć w perspektywie 2020 roku, bo o takiej perspektywie, proszę Państwa, mówimy, markę Elbląga. W każdym z miast, gdziekolwiek się nie pojawiało nowe logo, była gorąca dyskusja. To są przykłady logo różnych miast. Nie herbów, logo. W ten sposób różne miasta się promują. Logo miasta to nie jest herb miasta. Herb miasta jest najważniejszym, uwarunkowanym historycznie znakiem miasta, ale znakiem miasta. Znakiem, jakby można powiedzieć, promocji nie urzędu, tylko pewnego nawiązania do historii. Logo miasta, i tak też wszystkie miasta robią w Polsce, proszę zauważyć, i nie tylko w Polsce, ale takie są tendencje, jest czymś, co ma być wizualizacją pewnej wizji, pewnej marki, do której wszyscy dążymy. I takie są założenia, jeśli chodzi o współczesne zasady promocji miasta. Z badań nam wyszło, że herb jest bardzo mocny. Herb jest rozpoznawalny, jest graficznie znakiem prostym. Tam nie ma drzewek, zwierzątek, nie ma takich trudnych elementów, które by ciężko komunikowały cokolwiek. Dotychczas używaliśmy systemu identyfikacji wizualnej przygotowanego dla Urzędu Miejskiego. Natomiast zasadą jest, że w komunikacji marketingowej używa się logo, a nie herbu. Herb powinien zostać tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego urzędowego, do korespondencji urzędowej.